Witajcie, rodacy. P50R od Xi'an Sky to najjaśniejsza latarka EDC na rynku. Zobaczmy jednak, jak jest wykonana i czy warto ją kupić. Front opakowania minimalistyczny, jedynie z fotką sprzętu. Co ciekawe, nie mamy na pudełku żadnych detali technicznych. Latarka jest bardzo dobrze zabezpieczona na czas transportu. Otula ją z każdej strony mocna gąbka. W środku z dodatków znajdziemy krótki kabelek USB-C do ładowania akumulatorków, dwa zapasowe O-ringi, jeżeli te już założone zgubimy, plus sznurek mocujący. Jest mocny, szmaciany pokrowiec z rzepem na górze. Ten uszyty jest zawodowo i na pewno się nie porwie. Nie zabrakło instrukcji obsługi i na tą pewnie zaraz zerkniecie, by ogarnąć, jak zmienia się tryby świecenia, a ostatnim dodatkiem to taki odłączalny klips, by móc latarkę przymocować do na przykład spodni. Tak wygląda P50R od razu po wyjęciu. Ta waży trochę ponad 230 gramów z włożoną baterią. Zrobiona jest z lotniczego aluminium 6060T6 i dodatkowo powierzchnia latarki została poddana procesowi anodowania, dzięki czemu sprzęt stał się bardziej odporny na zarysowania, korozję czy też działanie czynników zewnętrznych. Do tego jest bardzo dobrze stosowana, co certyfikat IP68 potwierdza. Na dole mogłoby się wydawać, że mamy przycisk czy odkręcaną pokrywę, ale nie. By dostać się do baterii, odkręcamy całą rękojeść od góry. Tym sposobem dostajemy się do środka i tu mamy już włożonego paluszka producenta. 4000 mAh i ten pozwoli latarce świecić całe 2 dni przy najniższej mocy. Rączka jest żłobiona, więc chwyt jest naprawdę dobry i mocny, pomimo że to latarka raczej kompaktowa. Kawałek wyżej jest port USB typu C i tu potrzeba około 2 godzin, by w pełni naładować P50R. Po podłączeniu przewodu po drugiej stronie, tam gdzie mamy jeden przycisk funkcyjny, to ten podświetla się na zielony kolor, gdy akku będzie miało 100%. Guzik chodzi lekko i dzięki niemu możemy ustawić jeden z 5 trybów mocy i dodatkowo mamy stroboskop. Zanim dojdziemy do najważniejszego, zobaczcie, że koronka głowicy latarki jest wzmocniona, więc bez problemu nada się do rozbijania szyb w nagłych sytuacjach lub samoobrony. Z przodu mamy idealnie przejrzyste szkło, które także jest wzmocnione. Za nim kryją się 4 takie same LEDy CRE-XHP50.3. Te generują maksymalnie 12000 lumenów i oświetlą nam dystans do 300 metrów, więc naprawdę ładnie, patrząc na wymiary urządzenia. Warto pochwalić też ich żywotność, bo marne szanse, by przeciętny użytkownik świecił aż 50000 godzin, czyli niemal 6 lat bez żadnej przerwy. Latarka nawet na najwyższym włączonym trybie nagrzewa się bardzo delikatnie, więc odprowadzanie ciepła działa tu super. Niestety jednak te 12000 lumenów podziała nam około 2-3 sekundy, co jest wynikiem dość rozczarowującym. Co prawda jest wtedy bardzo jasno, ale przez krótki czas. Będziecie raczej używać turbo, który generuje 2000 lumenów i oświetli nam do 150 metrów. Jeżeli chodzi o cenę, to wychodzi mi trochę ponad 500 zł, więc całkiem sporo, patrząc na to, że ta maksymalna moc jest czasowo bardzo ograniczona. Owszem, latarka jest dobrze wykonana, świeci równo i nie przygasa, ale czy znajdzie nabywców? Cóż, na pewno, bo to najjaśniejszy EDC na rynku, ale bardziej dla kolekcjonerów, aniżeli dla przeciętnego Kowalskiego. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!